Witam was bardzo serdecznie. Chcesz wygrać tego skina? Zostaw oczywiście suma, dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak osobą pełnoletnim jesteś, użyj kodu Crocs na GeForce Skin się wystarczy. Zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz magiczny guziczek kod promocyjny i tutaj wpiszesz sobie kodzik Crocs i przez Bikes 5% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczka na Star za free. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Crocs otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, a my sobie zaczniemy dzisiaj od bitewek. Mam nadzieję, że te bitwy, które dzisiaj zaproponuję, no przyniosą nam coś więcej niż te nasze... A może nie ostatnie, bo tutaj trzeba pochwalić też niektóre te filmy, bo naprawdę oddawały mi bardzo ładnie, no ale potem coś się zepsuło i mam nadzieję, że dzisiaj będzie takie odczarowanie trochę tego mojego pecha, które ciąży nade mną, tak powiedzmy od dwóch, trzech filmów chyba, bo no ostatnimi czasy, no jak udało się tego haula trafić na 3% w tej ostatniej skrzyni od widza, no to potem wszystko się zaczęło sypać, więc mam nadzieję, że dzisiaj naprawimy to i że tutaj z tego piasku zbudujemy jakiś zamek i odnowimy nasze imperium, więc zobaczmy, 5 skrzynek na sam początek, bilioner, pierwsze otwarcie, no i już zaczynamy klasycznie i no co mam ci powiedzieć, stary, 500 zł tutaj niestety, kolejne P2000, no i będzie bardzo ciężko do tego wrócić, tym bardziej, że 3 skrzynki tylko zostały, no okej, coś by nam to dało, gdyby nie poleciał również TIE 7 za 500 zł, kolejne otwarcie, hiperbestia, no a ta hiperbestia, no nawet jest tutaj tańsza od tego SG, no i powiem tak, no gdyby tutaj ta bitwa faktycznie powędrowała na nasze konto, no to tutaj dużo pęgi by było, bo ponad 3 koła, 3700, no ale niestety trzeba się smakiem obejść, stary, no skrzynki bilioner, znowu niestety zrobiły mi na złość i trzeba się tutaj ratować jakimiś innymi skrzynkami. Mam nadzieję, że tutaj może jakieś procentóweczki na rejon wlecą, jakieś 10% powiedzmy. Weźmy sobie od najdroższych, no i 10% luksury jest najdroższą, to klasyk. Ale zmiksujmy sobie 10% knives i 10% gloves. 632 zł kosztować nas będą te skrzynki, w sztuka oczywiście 10. Może te asimówki sobie wrzućmy jeszcze z 5, coś takiego, prawie 1000 zł tutaj jest. Zobaczmy, no to jest taka bitwa z kategorii takich nieoczywistych, jak na mnie, więc zobaczymy, jak one się tutaj zaprezentują, te skrzynki, bo 10% knives, szczerze, dawno bardzo nie otwierałem. No, glovesy, no to już jakiś czas temu zdarzyło mi się otworzyć, ale no jak to się skończyło, no niestety dosyć przeciętnie, no jest pierwsza kosa, no ale niestety na konto mojego przeciwnika, bota crashera, no tutaj kolejne otwarcie po kosie, no tutaj niestety moja minimalnie tańsza, no ale no tutaj musimy liczyć, że bot crasher podkusi w którymś tutaj otwarciu, a ja muszę tutaj przede wszystkim zdobyć nóż, tak jak właśnie teraz, 700 zł Damascus Steel, no to nie jest taka kosa, wiesz, z pierwszej lepszej łapanki, nie? Zobaczmy, jak teraz 10% glovesy, no póki co przewaga na naszym koncie, no bo tutaj ta koska, no definitywnie lepsza od kosy mojego przeciwnika, więc zobaczmy, jedna tutaj para rękawic, jakaś konkretna i będę zadowolony, takie Imperial Lady naprawdę byłyby spoko, no ale zobaczmy, bo tutaj nie ma co też się podpalać, bo no jest jak jest i możemy w każdym tak naprawdę momencie jeszcze to przegrać, tak? Tutaj wystarczy jeden item dla mojego przeciwnika, no właśnie tak jak jest teraz. I niestety, no jesteśmy, no będzie bardzo ciężko wygrać tą bitwę. Nie będę tutaj was okłamywał. 4 skrzynki, 10% Asimov. To jest tylko AWP Asimov, nie? To jest tylko AWP Asimov, okej. Okay. Taka AWP definitywnie dałaby nam to zwycięstwo. No ale zobaczmy, trzeba ją trafić, no jest! 450 zł, to jest tak naprawdę koszt takich rękawic i póki co wygrywamy. I ostatnia skrzynka tutaj zadecyduje, proszę, trzymam w tym momencie kciuki, żeby tutaj nic mojemu przeciwnikowi nie spadło, no i nic nie spada. I to będzie bitwa wygrana, 1500 zł, łącznie 2700 udało nam się wyciągnąć z tej bitwy, czyli tyle, ile mój przeciwnik wyciągnął w tej... A nie, przepraszam, 3700 chyba wyciągnął, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, sprzedajemy to wszystko, co mamy, no powiem tak, udało nam się na szczęście tutaj odkuć i wrócić do tego filmu. 3700 zł, tyle oczywiście jeszcze mamy. No i pytanie, czy ja powinienem ryzykować te skrzynki bilioner, jak one tak tutaj mnie potraktowały? No, coś czuję, że nie. Coś czuję, że nie i ja bym po prostu wleciał w te skrzynki nowe. 3 razy tutaj skrzynia... Blood Buff.
VAT, coś takiego, 1120 zł na 3 idealnie będzie mnie stać. I powiem tak, jeżeli tą bitwę uda nam się wygrać, no to ja liczę tutaj na 5000 co najmniej, a za 5000 już naprawdę fajne skrzyneczki idzie otworzyć, tak? Czy nawet pójść na skrzynki widzów i coś fajnego oczywiście od widzów zakręcić. Zobaczmy, bitwa na 3 skrzynki. Jedna taka kosztuje ponad kafla, więc zobaczmy i trzymamy kciuki. To jest skrzynka, zapomniałem, że z samymi nożami Slaughter, więc zobaczmy, trzeba tutaj jak najlepsze noże trafić. No tutaj nawet moja gorsza, bo niestety field tested, mój przeciwnik minimalware, ale jest survival, 1300 zł to jest. No i zobaczmy, wracamy na dobre tory, ostatnie otwarcie i to jest kosa lepsza, 1400 zł i w tym momencie 5000 wyciągamy, 5500, to jest bitwa stary, której potrzebowaliśmy. To jest taki drugi oddech w tym filmie. Mamy tutaj szansę jeszcze coś fajnego zdziałać. Wejdźmy na kontrakty teraz. Kontrakty, oczywiście. No i wrzućmy te wszystkie noże. 6 noży łącznie, 5500. Od 3000 do nawet 14 możemy dostać. Więc zobaczmy, podpisujemy kontrakt i dostajemy 3900. No powiem tak, no wracamy trochę do punktu wyjścia, ale może no jakaś skrzynka widzów tutaj no, pocieszy mnie. Zobaczmy. Wpisujemy oczywiście i liczymy, że tutaj coś fajnego da nam się znaleźć. Od 500 do 800. No i zobaczmy, co tu mamy. 6% zysk. No, brzmi zachęcająco. No i zobacz, co tutaj jest. No, ja chyba tą skrzynkę, no to przestałem niestety. Więc otwórzmy ją może po prostu. No powiem tak, no jeżeli ona odda, jeżeli te 5 otwarć odda chociaż jeden item, to jesteśmy zarobieni. Zobaczmy. Proszę, trzymam kciuki. Czy to 6%? Powiem tak. Jesteśmy na ostatnim skrzynie. Jeżeli tutaj powtórzy się historia, no, sprzed 2-3 filmów z tym haulem, no to nie wiem. Robię stare świece. Zobaczmy. Ostatnie otwarcie. No i nie doleci niestety do bajsów. Dziękuję za oglądanie. Nie zawsze niestety można wygrywać. A hasło konkursowe napisz, czy masz jakieś rodzeństwo. A ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie.